Gita Iyengar, yoga doskonała dla kobiet. Dziewczyny, uwaga, to dla nas. Wydawnictwo Virya. Słowo Virya znaczy energia, aktywność, odwaga. To chyba nawet wyczuwa się w brzmieniu tego słowa. Virya. Tłumaczenie książki Sławomir Bubicz. Pan Sławomir Bubicz jest bezpośrednim uczniem mistrza Iyengara i niewątpliwie znał panią Gitę osobiście. Na okładce twarz autorki. Kłaniam się. Gita jest córką mistrza Iyengara. Mistrz Iyengar to wielka osobowość w świecie jogi. Uczeń samego Krishnamacharyi i twórca własnej metody, która rozniosła się po całym świecie. Już oboje nie żyją. Mistrz zmarł w roku 2014, a jego córka 2018. Mistrz napisał słowo wstępne do tej książki. Gita pielęgnowała dokonania ojca i dbała o to, aby jego metoda nie uległa zniekształceniom. Ale dedykację w tej książce składa matce. Pisze tak. U lotosowych stóp Ammy, która mieszka w domu Wisznu, która była moim guru, która dała mi wolność i moralną odwagę do podążania ścieżką jogi, składa tę książkę z szacunkiem jej oddana córka. To jest bardzo kobieca książka. Kobieca, bo napisana przez kobietę dla kobiet, ze zrozumieniem czegoś, co można by nazwać losem kobiecym. Autorka daje dużo wsparcia i otuchy zmęczonym życiem kobietom. Daje nadzieję, że mogą poprawić swój los. Daje im, chyba mogę tak powiedzieć, daje im miłość. I konkretne porady, bo druga połowa książki to opisy asan i zalecenia związane z praktyką. W rozdziale „Czy kobiety nadają się do jogi?” rozprawia się z istniejącym jeszcze w XX wieku przekonaniem, że joga nie jest dla kobiet. Jak pisze pani Gita, pierwszą kobietą, która poznała jogę, była bogini Parvati. Nauczył ją tej sztuki Bóg Shiva. Autorka wymienia inne kobiety, które praktykowały jogę w poprzednich wiekach. Na przykład Lala, XIV-wieczna święta z Kaszmiru, była propagatorką jogi. Babina Bai czy Sarada Devi. Autorka docenia trudy kobiet i uważa, że joga może je w nich wesprzeć. Kobieta ma duże znaczenie społeczne, bo nosi wiele ról, jest matką, córką, siostrą, żoną. Gita skupia się na rolach w ramach rodziny. Pamiętam, jak rozmawiałam z pewną kobietą w Indiach. Zapytała mnie, skoro mój mąż został w domu, kiedy ja tu przyjechałam do Indii, kto się nim opiekuje? Pytanie wydało mi się absurdalne. Przecież to dorosły człowiek. Ale jest w tej tradycyjnej wizji coś czułego. Związki między ludźmi polegają na tym, że ci ludzie się sobą wzajemnie opiekują. Mąż na przykład daje poczucie bezpieczeństwa, żona codzienne wsparcie. Choć dla mnie to spore uproszczenie, rozumiem, że tak można to widzieć i podziwiać. Gita w dzieciństwie ciężko chorowała. Gdy miała 10 lat, zapadła na zapalenie nerek. 4 tygodnie leżała nieprzytomna. Lekarze nie dawali jej szans na przeżycie. Wbrew zapowiedziom Gita przeżyła. Zuch dziewczyna. Wróciła ze szpitala do domu z listą leków do wykupienia, co przekraczało możliwości finansowe rodziny. Ojciec zmiął listę i powiedział: albo dziewczyno, bierzesz się za jogę, albo szykuj się na śmierć. Mocne słowa. No i choć dziewczyna nie miała szczególnej ochoty ćwiczyć, podjęła pierwsze próby. Czuła się coraz lepiej i zaczęła rozumieć, że za jej coraz lepszym stanem stoi joga. I w końcu w roku 1961 sama została nauczycielką. Gita to kolejna osoba, która wyzdrowiała dzięki jodze. Sam Iyengar był w dzieciństwie wyjątkowo wątły i chorowity. Sharad Joyce w książce Ageless również pisze o tym, że dzięki jodze wyzdrowiał z dręczących go chorób. Wincenty Lutosławski chorował na nieznaną chorobę i dopiero joga go z tego wyleczyła. Indra Devi też chorowała i wyszła z tego dzięki jodze. Przypadek?
Ale przejdźmy do książki. W tym, jak pisze Gita, widać skrupulatność, staranność i powagę. Nie traktuje tematu lekko. Zresztą taką też podobno była nauczycielką. Surową, ostrą i potrafiła huknąć, kiedy ktoś jej zdaniem nie starał się dość mocno. Kultywowała metodę, którą wypracował jej ojciec, ale słynęła z tego, że dostosowuje praktykę do potrzeb kobiet, biorąc pod uwagę fizjologię czy etap w życiu. Czym zyskała miano wielkiej nauczycielki? Wielkość nauczyciela polega na mądrej kreatywności, jak i każdego z nas. Jest w autorce skromność, która nie pozwala jej mówić tylko w swoim imieniu. Powołuje się na klasyczne teksty Upaniszady czy Hatha Yoga Pradipika. Pozwala sobie jedynie dodać coś od siebie do tych wielowiekowych słów. Na początku autorka wprowadza w tematykę jogi. Przedstawia definicję i podstawowe kwestie. Czytałam definicję jogi już wielokrotnie. A jednak to, jak opisuje ją pani Gita, daje nowe światło. Może dlatego, że wyczuwa się w tym tekście pasję, fascynację. Joga to jest zjednoczenie, no wiadomo. Ale jak pisze pani Gita, joga jest zjednoczeniem duszy z wieczną prawdą. Jest stanem niezakłóconej błogości, powstałej z przekroczenia kondycji świata, które wyznaczają pary przeciwieństw. Pani Gita przedstawia też szerszą wersję jam i nijam. Oprócz znanych nam jam jak niekrzywdzenie, prawdomówność, niekradzenie, wstrzemięźliwość, nieprzywiązywanie się, jest też przebaczenie, stabilny intelekt, współczucie, prostolinijność czy umiar. Podobnie w ramach nijam są miłosierdzie, skromność, zdrowy umysł czy recytacja mantr. Ciekawie też opisuje asanę. Asana to utrzymywanie pozycji z myślą o Bogu wewnątrz nas, bo boskość to pewność, siła i stabilność. To świeże spojrzenie na ciało i ducha dla mnie i na boskość w naszym życiu. Podczas wdechu wchłaniasz kosmiczną energię, mówi pani Gita. Życie nabiera nowego wymiaru i to, co materialne, staje się boskie. Asany, choć z zewnątrz wydają się statyczne, wewnątrz są pełne dynamizmu, działania. I pani Gita pisze tak. Asany są psychofizjologiczne, a nie tylko czysto zewnętrzne, jak ćwiczenia fizyczne. Chociaż asany rozwijają świadomość ciała, wytwarzają także świadomość wewnętrzną i stabilizują umysł. Joga jest praktyką ciała i umysłu i duszy. W ćwiczeniach fizycznych ruchy mogą być wykonywane z precyzją, podczas gdy w jodze wraz z precyzją praktykowana jest głębsza uważność, która przynosi równowagę ciała i umysłu. Gita nie pisze o jodze w sposób magiczny, co się wielu autorom zdarza i też ma swoją urodę. Ona się nie bawi, ona podchodzi poważnie, szczegółowo i racjonalnie do tematu. Nie mówi to, tak po prostu działa. Wyjaśnia, jak pewne postępowania i dlaczego wpływają na układ nerwowy czy krwionośny. Absolutnie nie nawołuje do odejścia od konwencjonalnej medycyny, od farmakologii. Docenia je i uważa jogę za ich dopełnienie. Duża część książki to opis asan, bardzo precyzyjny. Technika wykonania, warianty wykonania, wskazówki, opis efektów. Jest też rozdział poświęcony pranajamie. I na końcu zdjęcia siostry. Siostra wykonuje asany, będąc w zaawansowanej ciąży. Jak mówi Gita, ciąża nie jest przeciwwskazaniem do pracy nad sobą. Autorka dostosowuje praktykę do cyklów życia kobiety, miesięcznych i życiowych, na porady dla kobiet będących w różnych etapach życia, dojrzewania, ciąży, połogu, klimakterium. Podoba mi się w tej książce szczególne połączenie konkretu z poetycznością. To właśnie jest joga, zjednoczenie. Pani Gita porównuje życie do rydwanu ciągnionego przez dwa konie, duchowego i materialnego. Kiedy któryś nie domaga i zakłóca rytm biegu, ciężko jechać naprzód. Właśnie na tym polega zdrowie człowieka, na harmonii. Jak pisze autorka,
Jeśli ciało zostało w taki wspaniały i pełen artyzmu sposób stworzone przez Boga, nie pozostaje nam nic innego, jak utrzymywać je w dobrym zdrowiu i harmonii przez najznakomitszą i artystyczną naukę jogi. Ej, dziewczyno, zostałaś hojnie obdarowana. To jest super. Dziękuję, że tu jesteś. Zapraszam na mój blog, gdzie więcej o tej książce i innych.